Witam Panią i witam Państwa. Dziś mam przyjemność zaprosić wszystkich czytelników, nie tylko naszych żoliborskich, na wywiad z autorką powieści przygodowej zatytułowanej Sekrety Panamy – Spadek, Panią Moniką Wojtkowiak. Witam serdecznie. Przejdźmy do pytań. Jest to Pani debiut literacki. Proszę opowiedzieć nam o sobie. Bardzo dziękuję za zaproszenie, za tą możliwość takiego wirtualnego spotkania autorskiego. Bardzo się cieszę, że czytelnicy z Warszawy będą mogli usłyszeć trochę o tej książce i o miejscu, które zainspirowało mnie do napisania tej powieści. Mogę powiedzieć, może mało oryginalnie, że jak prawie każdy pisarz od dzieciństwa marzyłam, żeby napisać własną książkę, ale dopiero całkiem niedawno pojawiła się w mojej głowie myśl, która zainspirowała mnie do stworzenia tej powieści. O czym jest? Myślę, że za chwilę będę miała możliwość przybliżyć to Państwu. Dobrze. Dlaczego Panama, a nie na przykład Boliwia? Czy Pani podróż była główną inspiracją, czy może coś jeszcze? Dokładnie tak. Tak jak głosi hasło na okładce mojej książki, podróż w nieznane zmienia na zawsze. Ja miałam właśnie możliwość podróżować do Panamy, w sumie trzykrotnie. I w czasie tych podróży widziałam, odkrywałam miejsca, o których nigdy bym nie pomyślała, że istnieją. A dużo wcześniej nigdy nie przypuszczałam, że to do Panamy kiedykolwiek trafię. Owszem, interesowałam się kulturą latynoską, Ameryką Południową, także w związku z moim wykształceniem, ponieważ studiowałam filologię hiszpańską, ale nigdy nie przypuszczałam, że poprowadzi mnie być może los, przeznaczenie, siła wyższa właśnie do Panamy. Jest to kraj bardzo mały, około 4 milionów mieszkańców w Ameryce Środkowej. I tak naprawdę przed podróżą do Panamy moja wiedza na temat tego kraju ograniczała się do takich bardzo obiegowych opinii, które posiadamy każdy z nas. Kanał Panamski, być może te charakterystyczne kapelusze, które nazywają się Panama, chociaż wcale z Panamy nie pochodzą. Egzotyczny klimat, tropikalne owoce i niewiele więcej. Podróżując do tego kraju, odkryłam jego wielką różnorodność. Ludzi, którzy są z charakteru zupełnie inni niż my tutaj w Europie, w Polsce. To też mnie zachwyciło, zainspirowało. Bardzo wielki koloryt, dużo kolorów, oryginalnych zapachów, dźwięków i to wszystko jest tłem do mojej książki przygodowej, której akcja dzieje się właśnie przede wszystkim w tym kraju. Gdzie w Pani powieści kończy się prawda, a gdzie zaczyna fikcja? To jest ciekawe pytanie, ponieważ właśnie, tak jak wspomniałam, większość akcji tej powieści przygodowej dzieje się właśnie w Panamie. Zaczyna się w Polsce, ponieważ właśnie główna bohaterka mojej powieści to jest młoda dziewczyna z Polski o imieniu Natalia, studentka, która nagle na początku wakacji dowiaduje się, że czeka ją właśnie niespodziewana podróż do Panamy. Dlaczego do Panamy? Ponieważ jej niewidziany przez lata dziadek wyemigrował właśnie do tego kraju. Okazuje się, że całkiem niedawno niespodziewanie umarł i przekazał właśnie jej cały swój spadek. Stąd właśnie podtytuł mojej książki Spadek, którego wartość jest na razie nieznana i z biegiem akcji dowiadujemy się, czym tak naprawdę ten testament jest. Jedynym warunkiem, żeby spadek trafił do rąk właścicielki, jest osobiste odebranie go w Panamie. Dlatego nasza bohaterka rusza do tego kraju
i na miejscu spotyka się z tym wszystkim, z czym ja w czasie pierwszej podróży się spotkałam, co mnie zaskoczyło. Oczywiście szok kulturowy, tym bardziej właśnie dla Natalii, dla bohaterki, ponieważ wcześniej nie miała żadnej styczności z kulturą latynoską, nie zna języka hiszpańskiego, dlatego wszystko dla niej jest nowe. Razem z nią przeżywamy te wszystkie nowe wrażenia, które ją tam spotykają na panamskich ulicach, w stolicy, a później też poza nią. I próbujemy je zrozumieć, zachwycić się, czasem próbować odnaleźć się w pewnych ryzykownych sytuacjach, których też nie brakuje w tej książce. Jeśli chodzi właśnie, dlaczego Panama, trafiłam osobiście do Panamy dzięki Światowym Dniom Młodzieży. To jest międzynarodowe, światowe wydarzenie dla katolików z całego świata, którego wcześniejsza edycja odbywała się w Krakowie. Kolejna w 2019 roku odbyła się właśnie w Panamie i w związku z tym bardzo wielu Polaków chciało się również wybrać do Panamy, aby wziąć w tym udział. Mi udało się tam pojechać jako tłumacz języka hiszpańskiego z polskimi harcerzami, którzy prowadzili tam służbę medyczną. Naprawdę wykonali kawał dobrej roboty, a moja współpraca z nimi właśnie zaowocowała między innymi powstaniem tej książki. Czy widzi Pani w sobie jakieś cechy, które można byłoby przypisać któremuś z bohaterów? Myślę, że najłatwiej byłoby mi się identyfikować oczywiście z główną bohaterką, Natalią, która właśnie jesteśmy w podobnym wieku. Pierwszy raz podróżujemy na inny kontynent, tak naprawdę, do zupełnie nieznanego nam świata, ale właśnie są takie małe różnice. Natalia w ogóle nie była przygotowana mentalnie ani fizycznie na spotkanie z tym nieznanym. Nie miała żadnej wiedzy na temat kultury, języka. Chociaż rzeczywiście muszę przyznać, że w obu przypadkach ta decyzja o wyjeździe była zupełnie niespodziewana. Nigdy przez całe życie nie przypuszczałyśmy, że coś takiego, taka przygoda może nas spotkać. Jeszcze wracając do poprzedniego pytania, gdzie kończy się prawda, zaczyna się fikcja, muszę jasno podkreślić, że ta książka przygodowa nie opisuje naszych przygód, czy moich przygód w Panamie. Właściwie 90-95% tego, co jest opisane, nigdy mi się nie przydarzyło. I całe szczęście, ponieważ niektóre te przygody są naprawdę ryzykowne. Ale większość miejsc, która jest opisana, która jest miejscem akcji, to są miejsca, które osobiście odwiedziłam, zobaczyłam i w jakiś sposób udało mi się je opisać i umieścić tam akcje mojej powieści. Też, żeby dla czytelników było łatwiej wyobrazić sobie te miejsca, na końcu książki zamieściłam zdjęcia niektórych tych miejsc, głównie ze stolicy kraju, czyli Panama City albo Ciudad de Panama. I obrazują one dużą różnorodność, a jednocześnie takie nierówności społeczne, które można zobaczyć właśnie w Panamie. Też mamy tutaj zdjęcia spoza miasta, z dżungli czy z wysp na Morzu Karaibskim, które też wchodzą w skład Panamy. No i myślę, że to jest duże ułatwienie dla czytelników, którym może czasem aż nie starczyć wyobraźni, żeby przedstawić sobie miejsce akcji, a w ten sposób jakoś myślę, że łatwiej będzie sobie to wyobrazić. Również, żeby łatwiej wejść w świat tej powieści, zamieściłam w środku taką mapę Panamy. Jest ona własnoręcznie przeze mnie narysowana.
są tu zaznaczone najważniejsze miejsca, oczywiście stolica Panamy, czyli Panama City, tam gdzie jest kanał panamski, najwięcej atrakcji turystycznych. Ta czerwona linia to jest jedyna panamska autostrada, która wiedzie przez prawie cały kraj. Nazywa się Panamericana i właśnie na tej autostradzie również dzieje się kilka z kluczowych scen w mojej powieści. A poza tym na tej mapie znajdziemy dużo różnych symbolicznych, mniej lub bardziej rysunków. Każdy z nich pokazuje jakąś charakterystyczną rzecz, przedmiot czy pojęcie dla tego kraju. Czy to jedzenie, czy różne formy rękodzieła panamskiego. Myślę, że to jest bardzo przydatne dla czytelników mojej książki, ponieważ akcja powieści zaczyna się właśnie w stolicy, ale później ją opuszcza i bohaterowie ruszają w drogę. Dokąd dokładnie, co tam się dzieje, oczywiście zachęcam do przeczytania mojej książki. Rozmawiajmy o Panamie. Dla nas Polaków jest to egzotyczne państwo. Proszę przybliżyć obraz Panamy. Chociaż naszkicować, tak, no bo wiadomo, że nie jesteśmy w stanie. Jasne. Ja mogę opowiedzieć o Panamie z właśnie punktu widzenia osoby, która w sumie spędziła tam prawie 2 miesiące. Głównie spędziłam ten czas w stolicy, w Panama City, oraz w prowincji Bocas del Toro. To jest prowincja, której większą część stanowią właśnie wyspy leżące na Morzu Karaibskim. I to są takie dwa bardzo mocne punkty na turystycznej mapie Panamy. Zaczynając od stolicy. To, co najbardziej nas uderzyło, to oczywiście po samym wylądowaniu szok termiczny, to bez wątpienia każdy z nas doświadczy, zupełnie inny klimat, wilgotny, tropikalny. To, co teraz przeżywamy w Warszawie, myślę, że w dużym stopniu przypomina klimat panamski, te zmiany klimatu. Akurat udało nam się często ominąć tą porę deszczową, ponieważ Panama leży w takim klimacie, gdzie pory roku tak naprawdę nie istnieją. Rok dzieli się na porę suchą i deszczową. W czasie deszczowej pory prawie codziennie występują właśnie takie ulewy, jakie dzisiaj możemy doświadczyć. Pora sucha to z kolei 35 stopni w cieniu, ale przynajmniej można oddychać. No właśnie, wjeżdżając do Panamy, pierwsze co rzuca nam się w oczy, to jest wybrzeże. Panama leży nad oceanem spokojnym i całe wybrzeże tej stolicy jest obrośnięte wieżowcami, wysokimi szklanymi budynkami, w których często mieszczą się i hotele, i banki, często kasyna, ponieważ nie bez przyczyny Panama jest uważana właśnie za raj podatkowy i idealne miejsce dla osób, które właśnie prowadzą różne interesy. Także z jednej strony mamy bardzo nowoczesne, biznesowe centrum, atrakcyjne również dla turystów. Parę kilometrów dalej rozciąga się stare miasto, bardzo ładne, kolonialne pozostałości, budynki odnowione, które klimatem przypominają nam trochę włoskie uliczki, bardzo warte zwiedzenia, ale jeszcze parę kroków dalej rozciąga się tak naprawdę prawdziwe oblicze Panamy, czyli już dużo biedniejsze stolice, gdzie kwitnie handel, pełno stoisk na ulicach, pełno ludzi, dużo stoisk na przykład z losami na loterię, bardzo charakterystyczna rzecz w latynoskich krajach. Oczywiście prawie każde stoisko ma swoich takich nawoływaczy, puszczoną muzykę na full. To jest coś, czego rzadko doświadczymy w Europie.
jeszcze dalej na obrzeżach Panama City możemy zobaczyć już naprawdę bardzo ubogie domostwa, które przypominają trochę slumsy. Lepiej tam nie wchodzić, jeśli jesteśmy turystami, ponieważ jednak ten rejon świata charakteryzuje się zupełnie innym poziomem przestępczości i tak naprawdę tolerancji wobec białych. Panama przez długi czas była pod bardzo silnym wpływem Ameryki, przepraszam, Stanów Zjednoczonych, nie można mówić Ameryki, ponieważ cały kontynent jest amerykański. Stany Zjednoczone bardzo właśnie wpływały na samą Panamę, na Kanał Panamski i te takie właśnie naleciałości historyczne nadal są gdzieś tam widoczne w kulturze. Jeśli chodzi o tą drugą lokalizację, gdzie spędziłam dużo czasu, Boca del Toro, jest to malowniczy archipelag kilkudziesięciu wysp, na który można się dostać albo takim małym samolotem, awionetką, która ląduje na też mikrolotnisku na jednej z wysp, albo drogą morską. Droga morska to też jest jedyny środek transportu między tymi wyspami. Podróżuje się takimi małymi, maksymalnie 10-osobowymi łódkami. I jak już tam trafimy, myślę, że każdy będzie zachwycony takim sielskim, powolnym, spokojnym trybem życia, jaki tam panuje. Takie, powiedzmy, największe miasteczko, Boca Town, na największej wyspie, ma dwie główne drogi, obrośnięte takimi małymi, malowniczymi hotelami w pastelowych kolorach, różnymi małymi sklepikami, a zaledwie jeden kurs łódką czy autobusem dzieli nas od plaż, które tak naprawdę nie potrzebują żadnego filtra, żeby ich zdjęcie wyglądało jak z jakiegoś katalogu podróży. Także bardzo, bardzo zachęcam, jeśli wreszcie wrócimy do normalności i będziecie mieli Państwo możliwość odwiedzić Boca del Toro. 100% gwarancja zadowolenia. Ale zdaję sobie sprawę, że teraz podróże są bardzo utrudnione, zwłaszcza poza Unią Europejską, jak dobrze wiemy, dlatego tym bardziej zachęcam do sięgnięcia po tą książkę, która pozwoli nam, zwłaszcza w takim wakacyjnym czasie, przenieść się w trochę bardziej egzotyczne klimaty. Czym różni się kultura latynoska od kultury polskiej? To jest coś, co warto wiedzieć przed kontaktem z jakąkolwiek osobą, właśnie, która pochodzi z kultury latynoskiej. Taka bardzo duża zaleta, którą podkreślają wszystkie osoby, które właśnie trafiły do latynoskiego kraju, bądź mają przyjaciół, którzy pochodzą z tego kręgu kulturowego, jest taka bardzo duża otwartość nie tylko dla znajomych, dla przyjaciół, ale dla każdej osoby, którą spotykają na swojej drodze. Bardzo łatwo przełamać takie pierwsze lody. Właściwie te pierwsze lody nie istnieją w przypadku tych osób. Wystarczy uśmiech, zagadanie czy z naszej strony, czy z ich strony i od razu czujemy się, jakby to był nasz dobry znajomy. Są bardzo otwarci na wszelką pomoc, także żeby jej udzielić oczywiście. Bardzo, jeśli jesteśmy turystami, starają się zaprezentować swój kraj, swoje miejsce zamieszkania z jak najlepszej strony. W przeciwieństwie właśnie do nas Polaków, mają tendencję do pomijania wszystkich takich minusów czy niedogodności. Nigdy nie spotkamy się z żadną krytyką z ich strony. Przebywanie właśnie w towarzystwie osób z tego latynoskiego kręgu kulturowego, myślę, że dla nas Polaków jest bardzo takie, no, odmiennym przeżyciem,
wręcz takim czasem uzdrawiającym z tych naszych, czasem jesteśmy zafiksowani na takich właśnie podkreślaniu złych stron jakiejś sytuacji, narzekaniu, krytykowaniu, a tutaj tak naprawdę naturalnie przychodzi nam znajdywanie jakichś dobrych stron różnych sytuacji, mówieniu tylko o tych pozytywnych rzeczach, które nam się przydarzają. Oczywiście ta kultura, oprócz właśnie tej dużej otwartości, radości, pozytywizmu, ma taki jeden mankament, który może nam przeszkadzać na początku, zwłaszcza jeśli trafiamy tam tylko na chwilę, a mianowicie chodzi o tak zwane zarządzanie czasem, czy w ogóle zarządzanie, ponieważ to, co nas właśnie też uderzało od razu po przyjeździe do Panamy, to jest na przykład kompletny chaos na ulicach, nierespektowanie zasad ruchu drogowego. Oczywiście można się do tego przyzwyczaić, ale to może być szokujące na początku. Także jeśli chodzi o podejście do czasu, czyli właśnie to słynne takie nastawienie maniana, rzeczywiście to jest prawda. Jeśli umawiamy się z kimś, to trzeba wziąć pod uwagę, że może nastąpić duże opóźnienie. Pół godziny spóźnienia to jest całkowita norma, czy nawet godzina. To trochę potrafi popsuć szyki, jeśli mamy jakiś napięty plan, na przykład zwiedzania. Dlatego myślę, że bardzo trzeba wziąć pod uwagę właśnie ten aspekt, jeśli mamy zamiar w jakiś sposób wchodzić w interakcję właśnie z osobami z latynoskiego kraju. Czy 4-milionowa Panama skrywa jakieś tajemnice? Bez wątpienia, każdy kraj. Właśnie te tajemnice i dużo takich odmiennych rzeczy, które tam spotkałam i doświadczyłam na własnej skórze, albo doczytałam już po powrocie do Polski, zainspirowały mnie na tyle, żeby napisać tą książkę. Ponieważ myślę, że gdybym podróżowałam wcześniej do różnych innych krajów europejskich i żaden z nich nie wywarł na mnie tak dużego wrażenia, żeby napisać o nim książkę. Dlatego jak najbardziej i bez, nie bez przyczyny też książka nazywa się Sekrety Panamy, ponieważ na każdym kroku ten kraj skrywał coś niespodziewanego, co w momencie, gdy to spotykałam, mnie zaskakiwało, czasem negatywnie, czasem pozytywnie. Wiele z tych niespodzianek starałam się zawrzeć, opisać w tej powieści, patrząc z punktu widzenia właśnie osoby zupełnie z zewnątrz, pochodzącej z naszego kraju. Ale też zdaję sobie sprawę oczywiście, że wiele jeszcze pozostało do odkrycia, zarówno jeśli chodzi o moje podróże, jak i to, co zostało opisane w tej książce. Więc na pewno Panama skrywa jeszcze wiele tajemnic, wiele sekretów, które mogą, znaczy zainspirowały mnie do napisania drugiej części, która jeszcze czeka na wydanie, ale myślę, że warto, żeby też inni, może pisarze, artyści, sięgnęli do bogatej kultury tego kraju i również spróbowali zgłębić trochę ten nieznany zakątek świata, ponieważ o Panamie tutaj w Polsce jest bardzo mała wiedza. Tak naprawdę to jest pierwsza polska powieść, której akcja dzieje się w Panamie. Powstało oczywiście parę innych obcojęzycznych książek, powieści, których akcja toczy się w tym kraju, ale to jest pierwsza polska powieść. W ramach ciekawostki mogę zdradzić, czy uświadomić, że istnieje też inna znana książka polska, znanego polskiego autora, której akcja dzieje się w Panamie.
Myślę, że nikt nie zdaje sobie sprawy z tego, że nowela Henryka Sienkiewicza, Latarnik, właśnie ma miejsce w Panamie. Akcja tego opowiadania dzieje się w Aspinwall. To jest angielska, amerykańska nazwa Colon, obecnego Colon. To jest takie portowe miasto u wybrzeży Oceanu Atlantyckiego. I ta latarnia właśnie stoi w Aspinwall. Jeśli wczytamy się jeszcze raz głębiej w tą krótką opowieść, znajdziemy kilka bardzo bogatych opisów przyrody. Sienkiewicz oczywiście nigdy w Panamie nie był, ale być może gdzieś u wybrzeży Oceanu Atlantyckiego znajdziemy tę zapomnianą latarnię, która go zainspirowała. Przejdźmy do pytań bardziej osobistych, dotyczących Pani upodobań, zainteresowań i hobby. W jaki sposób na co dzień realizuje Pani swoje artystyczne pasje? Ta książka to jest jeden z takich wizualnych efektów realizowania moich takich pasji, które skupiają się bardzo na kreatywności, ponieważ szukam różnych artystycznych sposobów, żeby tą kreatywność jakoś pokazać w formie wizualnej. Więc książka to jest jeden z takich moich, powiedzmy, osiągnięć, ale też ta mapa, którą wcześniej Państwu pokazywałam, ta mapa Panamy, to jest taka namiastka innej mojej formy takiej artystycznej działalności, którą się zajmuję. To jest właśnie nie takie zwykłe rysowanie, tu akurat jest większość rysunków, ale to, czym lubię się też zajmować, nazywam rysologią. To jest takie, powiedzmy, połączenie właśnie tego typu rysunków i, powiedzmy, mapy myśli. Z tego powstają takie notatki graficzne, czyli połączenie symbolicznych obrazków, rysunków i haseł, też zapisanych właśnie jakoś w sposób taki ułatwiający zapamiętywanie. I te notatki graficzne, które opierają się na myśleniu wizualnym, to jest taka kolejna forma mojego artystycznego wyrazu. Bardzo, bardzo polecam właśnie ten sposób zapisywania może jakichś informacji czy jakichś myśli w sposób wizualny, ponieważ no, jest udowodnione, że każdy z nas ma tą pamięć wizualną, która działa o wiele bardziej efektywnie niż na przykład zwykłe takie linearne notatki. Także akurat w tej książce udało mi się połączyć te dwie pasje, czyli pisanie i przedstawianie różnych informacji, myśli czy idei w sposób wizualny. Oczywiście poza pisaniem książek też zdarza mi się pisać różne artykuły, czy krótsze formy, takie jak posty w mediach społecznościowych, które też potrafią być bardzo bogate w takie artystyczne środki wyrazu. Także staram się w takim codziennym moim życiu znajdować różne takie formy, które tą kreatywność i różne pomysły, które mi przychodzą czasem niespodziewanie do głowy, wyrazić. Jak Pani ocenia polski rynek literacki? Czy mogłaby Pani wymienić pisarzy, którzy są dla Pani wzorcami? I dlaczego? Więc wygłoszę teraz niepopularną opinię być może wśród osób, które wydały książkę na rynku polskim, ponieważ polski rynek współczesny pisarski nie jest moim ulubionym. Nie śledzę go jakoś zapartym tchem. Oczywiście wiem, kto jest najbardziej poczytnym pisarzem w dzisiejszych czasach. Akurat tak się składa, że też jestem wielką fanką Remigiusza Mroza, jednak jeśli chodzi o innych pisarzy, to raczej swoich inspiracji szukam w innych miejscach.
Oczywiście przeczytałam wiele książek Mroza i bardzo go podziwiam za jego styl i swobodę pisania, ale książki, które najbardziej mnie inspirują, pochodzą raczej z rynku amerykańskiego albo angielskiego i są to powieści niewspółczesne, raczej dwudziestowieczne, czyli przede wszystkim to jest Tolkien. Jeśli chodzi generalnie w ogóle o cały jego geniusz, jestem absolutnie jego wielką fanką. Nieskończoność wyobraźni, inteligencja i wykształcenie w bardzo wielu kierunkach, nie tylko jako filolog. Natomiast jeśli chodzi o taki gatunek, któremu dosyć blisko do mojej powieści, nie chodzi tutaj o książki przygodowe, ale o książki sensacyjne czy kryminalne, bo tutaj też są takie wątki. To bez wątpienia Agatha Christie, wszystkie opowiadania o Sherlocku Holmesie. To są takie książki, które mogłabym czytać bez końca, nawet po kilka razy ten sam tytuł i zawsze coś tam może mnie zainspirować, ponieważ no w tej książce, to jest książka przygodowa, ale też pojawiają się całkiem silne takie wątki sensacyjne czy kryminalne. Można się domyślać dlaczego, ponieważ też Panama jest, czy była jakiś czas temu znana z afery Panama Papers, także też gdzieś tam to była jakaś inspiracja. Także bardzo lubię takie zamknięte formy, gdzie jest jakaś sprawa do rozwiązania i tylko za pomocą ludzkiej inteligencji albo sami czytelnicy, albo główny bohater dochodzą do jakiejś konkluzji. Jest też bardzo dużo innych książek, które bardzo lubię czytać, tak naprawdę z każdego gatunku. Mogłabym wymienić co najmniej kilka tytułów, nie ograniczam się. Być może horror, nie, tak naprawdę horrory tylko są takim gatunkiem, po który nigdy nie sięgnę z własnej woli, ale myślę, że każdy gatunek literacki może służyć komuś, kto chciałby stworzyć własną fabułę, aby zainspirować się w tym celu. Dobrze. Pani plany literackie. Ta książka nazywa się Sekrety Panamy i ma podtytuł Spadek. Nie bez przyczyny, ponieważ planuję, żeby Sekrety Panamy były trylogią. Tak jak już wcześniej wspomniałam, mam już napisaną drugą część. Oczywiście też główny tytuł to są Sekrety Panamy. Także oczywiście ta akcja kolejnej książki będzie się działa również w Panamie. Natomiast właśnie, mogę zdradzić, że ta druga część również ma otwarte zakończenie, także będzie ciąg dalszy, będzie część trzecia. Może tak, w Panamie właśnie byłam 3 razy, bardzo dużo wiem o tym kraju, ale to mnie poprowadziło również do zainteresowania się całym tym regionem, czyli Ameryka Środkowa, Ameryka Południowa i myślę, że trzecia część tej trylogii, chociaż również oczywiście będzie nosiła tytuł Sekrety Panamy, akcja już rozszerzy się na jakieś inne kraje latynoskie. Jakie to będą kraje, jeszcze sama nie potrafię powiedzieć, ale na pewno będzie to okazja do poznania trochę szerzej tej kultury latynoamerykańskiej. Myślę, że będziemy podróżować z bohaterami też do innych krajów. Czy to będzie koniec? Pewnie tak. Trylogię sama lubię czytać i jednak preferuję zakończenia zamknięte. Natomiast nie mogę wykluczyć, że kiedyś może pod wpływem jakiejś innej takiej niezwykłej, egzotycznej podróży powstanie inna książka, inna powieść, a może to będzie książka podróżnicza, może o moich prawdziwych przygodach, kto wie.
trudno to tak zaplanować na 100%, ponieważ ja nigdy w żadnym momencie wcześniej w moim życiu nie planowałam, żeby napisać powieść o Panamie. Także kto wie, co jeszcze wydarzy się w moim życiu. Jestem otwarta na różne przeżycia. Być może, to też jest możliwe, pod wpływem jakiejś podróży do nieznanych zakątków Polski. Coś pojawi się w mojej głowie, zakiełkuje jakiś pomysł i powstanie książka. Myślę, że to będzie książka przygodowa, ponieważ taki gatunek najłatwiej mi się pisze, ale też nie wykluczam sięgnięcia po inny gatunek literacki. Wszystko przed nami. Dobrze, zanim przejdziemy do ostatniego pytania, dodam tylko, że pod wywiadem będzie umieszczona informacja z możliwością zakupu bezpośredniego i pośredniego książki, oczywiście naszego gościa. I ostatnie pytanie, właściwie nie pytanie, albo pytanie, jak Pani woli. W kilku zdaniach prosiłbym, żeby Pani zachęciła osoby, które nie czytały Pani książki, które nie słyszały o Pani książce, żeby Pani tak zachęciła te osoby, żeby po prostu poszły do sklepu i kupiły książkę. Żyjemy w trochę trudnych czasach, a jednocześnie zaczynają się wakacje. Myślę, że mam dla Państwa takie dobre rozwiązanie, które pozwoli nam podróżować w sposób, powiedzmy, wirtualny i spełnić nasze marzenia o jakichś egzotycznych, tropikalnych podróżach, które no niestety w tym momencie nie są możliwe. Sięgnięcie po tą książkę pozwoli Państwu przenieść się w czasie, w przestrzeni do gorącej Panamy, do tropikalnego klimatu i do zupełnie niespotykanych, niesamowitych przygód, które mogą być też również Państwa udziałem. Serdecznie zachęcam do sięgnięcia po tą książkę, zwłaszcza w tym wakacyjnym czasie. Bardzo Pani dziękuję za wywiad. Mam nadzieję, że wielu czytelników sięgnie po Pani książkę. Ja nie ukrywam, że też sięgnę, ponieważ do tej pory nie miałem takiej możliwości, ponieważ to jest nowość, pojawiła się dopiero na rynku. Także u nas w bibliotece będzie prawdopodobnie gdzieś za jakieś 2, może 3 tygodnie książeczka. I myślę, że może w przyszłości, jak Pani napisze drugą książeczkę, albo spotkamy się już tutaj z czytelnikami. Bardzo Pani dziękuję za wywiad. Dziękuję bardzo.